serdecznie witam na czwartym posiedzeniu Komisji Skargi, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin. Serdecznie witam przedstawicieli Urzędu Miasta i Państwa Dyrektorów. Witam radnych Rady Miasta Lublin, a także Państwa gości na galerii. Jest mi niezmiernie miło, że jest tak dużo dzisiaj Państwa obecność. Zatem otwieram posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Porządek obrad wraz z załącznikami, które zostały przekazane Państwu w aktówce elektroniczną. Nie widzę żadnych wniosków do porządku obrad, zatem przejdziemy do jego realizacji. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Wójtowski. W celu racjonalnego wykorzystania czasu pracowników urzędu proponuję punkt pierwszy przenieść jako drugi, a punkt drugi jako pierwszy. Czy widzę sprzeciw? Nie, pan radny Piotr Popiel. Panie przewodniczący, z tego co pamiętam, to drugim punktem była, znaczy pierwszym punktem była petycja Fundacji Wolności. Może nie petycja, tak, ale druga też skarga była dość interesująca. Ten drugi punkt wcale nie uważam, że nie będzie krótszy, więc proszę wybaczyć, ale ja, że tak powiem, ten porządek zaproponowany na samym początku bym jednak poprosił o to, żebyśmy radzili. Dziękuję. Przejdziemy zatem do głosowania na wniosek radnego Zbigniewa Wójtowskiego. Wniosek dotyczy przeniesienia punktu pierwszego porządku obrad na punkt drugi. Rozumiem, a pan drugi jako punkt pierwszy, czyli bez zmienienia kolejności. Kto z pań i panów radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest przeciw? Ja się właśnie wstrzymałem. Wniosek nie uzyskał większości, bardzo proszę. Ja się wstrzymałem głosu. Matematyka. Może pan przewodniczący mi wytłumaczył, dlaczego pan się wstrzymał? Wstrzymałem się. Ale wie pan, że to wstrzymanie to znaczy, że pan w sposób nie potrafi się określić? Ojej, bardzo przepraszam. Ja, tak, nie, pan przewodniczący, pan powinien być jednoznacznie się opowiedzieć. Ale dobrze, ale ja mogę rozumieć głos na przeciw. Ale my to mówimy na emocje. No tak, bardzo dziękuję. Pierwszy punkt porządku obrad to rozpatrzenie petycji Fundacji Wolności dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego. Petycję i wraz z odpowiedzią stosowaliśmy się prezydenta miasta Lublina. To tej petycji mieli Państwo dostępne w aktówce. Na sali widzę przedstawicieli wnioskodawców. Zatem otwieram dyskusję i proszę, jeżeli są głosy na sali, to proszę. Jeśli nie, to najpierw zapytam, czy Państwo radni chcieliby zabrać głos. Jeśli nie, to oddam głos wnioskodawcy, a później w razie co? Tak. Nie widzę. Pan Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni panie przewodniczący. Dziękuję za wniosek do punktu i okazanie szacunku gościom, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie. Natomiast co do petycji, dziękuję, że chcieliście Państwo pochylić nad naszą petycją. Aczkolwiek ubolewam nieco, że 75 dni po tym, jak została złożona 28 stycznia, przypomnę, że uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum również została złożona tego samego dnia, czyli nie dostali 28 stycznia i została rozpoczęta jeszcze tym razem szybciej, czyli w ciągu 3 dni. Ustawa o petycjach mówi, że petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Mamy tutaj ten drugi okres 3 miesięcy za ponownie. Natomiast mamy dość tutaj kwestii zbędnej zwłoki. Tutaj w stanowisku prezydenta miasta do naszej petycji jest tutaj, nie ma tutaj myślenia merytorycznego do tego, o co chodzi o petycji, czyli do przeprowadzenia konsultacji treści pytania referendalnego. Natomiast jest stwierdzone, że nie było, że zadośćuczynienie żądaniu petycji nie było możliwe głównie z uwagi na fakt, że została ona złożona
niech bez pomocy stycznia, ale jest niespełna na 3 dni przypomnienia przez Radę Miasta uchwały w sprawie referendum. W związku z tym chciałbym zapytać Państwa radnych, w takim razie z jakim wyprzedzeniem powinniśmy składać na przykład wnioski czy petycje dotyczące projektów uchwał, skoro złożenie w tym samym dniu, kiedy się ukazał projekt uchwały, to jest za późno, czy powinniśmy składać miesiąc, dwa, trzy miesiące przed tym, jak projekt zostanie przedstawiony radnym, jeśli tak, to gdzie można się zapoznać z projektami uchwał, które zostaną przedstawione na przykład na sesji w czerwcu. Chciałem też zapytać, jakie problemy spowodowały, że nie wymożliwiają wcześniejsze rozpoczęcie tej petycji. Pod koniec stycznia, w lutym, w marcu, to dopiero 3 dni po tym, jak już referendum się odbyło. Wydaje mi się, że teraz już merytorycznie nie ma sensu rozmawiać o tej petycji, bo już jesteśmy po zakończeniu referendum. Natomiast co takiego spowodowało, że nie można było tego rozpatrzeć wcześniej, tylko wyznaczyli Państwo termin posiedzenia na 3 dni po referendum. Jeśli można, to chciałbym zapytać, kiedy Pan Przewodniczący zwrócił się do Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska w sprawie petycji, która została złożona 28 stycznia. Nie chcę tutaj wskazywać jakichś podejrzeń, ale przetrzymywanie tej petycji 75 dni i tutaj używanie argumentów, że została złożona za późno, wydaje mi się trochę nieeleganckie i myślę, że nie o to chodzi, żeby tak traktować mieszkańców, którzy chcieliby partycypacji w zarządzaniu miastem w ten sposób. No, wydaje mi się to przynajmniej nieeleganckie, że zwołują Państwo posiedzenie i chcecie rozpatrywać petycję w sprawie przeprowadzenia konsultacji w treści prawa referendalnego już po tym, jak to referendum się odbyło. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są inne głosy na sali? No to oczywiście trzeba przyznać rację panu prezesowi Krzysztofowi, który twierdzi, że rzeczywiście dzisiaj rozpatrywanie tej kwestii, tej petycji jest tak naprawdę bezprzewidywalne. Ze względu na to, że referendum się odbyło, mieszkańcy miasta Lublina tak naprawdę w większości nogami zagłosowali, czyli nie przyszli na to referendum, o czym tak naprawdę no, wszyscy sobie zdawaliśmy sobie z tego sprawę i mówiliśmy tutaj w tej sali przed podjęciem uchwały w sprawie referendum, że jest takie niebezpieczeństwo i to było z taką pewnością, znaczy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że tak właśnie się to referendum zakończy, czyli wydaliśmy blisko 500 000 złotych, rzuciliśmy błoto. A z drugiej strony, jeśli nawet ta petycja wpłynęła w tym samym dniu, w którym projekt uchwały w sprawie referendum, no to rzeczywiście ten czas nas wcale nie nabił, bo tak jak sygnalizowaliśmy na sesji rady, gdybyśmy nie podjęli uchwały w sprawie referendum w styczniu, no to mogliśmy tę uchwałę podjąć w lutym i nic by się nie stało w tej sprawie, w sprawie Góry Wszechowskiej, nic by innego by się nie stało. Natomiast oczywiście moglibyśmy wtedy, rozpatrując wniosek Fundacji Wolności, rzeczywiście dać głos mieszkańcom przy konsultacjach nad kwestią zbudowania pytania referendalnego. Pytanie referendalne, proszę Państwa, no, było tak zbudowane, no trochę powiedziałbym absurdalnie zbudowane. Wiele osób pytało mnie, o co chodzi w tym pytaniu? I czy oni, jeśli zagłosują tak, to będą za tym parkiem rzekomym, czy jeśli zagłosują przeciw, to będą za tym parkiem rzekomym, który decydował właściciel Góry Wszechowskiej. Więc tak, po pierwsze, pośpiech w tym przypadku niestety potwierdził tę regułę, że on jest potrzebny tylko człowiekowi Bucherowi. Bo tutaj nie było żadnej kwestii, nie wiem, finansowej, że coś się zawali, że Górki Czechowskie przestaną istnieć. No, nie było takiej przesłanki do tego, żeby tak szybko to procedować. Tym bardziej, że jak Państwo sami
pamiętacie, pan prezydent wycofał swój projekt uchwały i dopiero w trybie takim, no jak to czasami bywa, jak ekstraordynaryjnym, grupa radnych złożyła ten projekt i pozbywali się nad nim tak naprawdę na sesji. Fakt, że trwała to długa dyskusja i dyskusja zamieniła się bardziej w kwestię dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców, powietrza w Lublinie, różnych kwestii, które wydaje się, że powinny być oddzielnie procedowane i oddzielnie omawiane na jakiejś może specjalnej sesji, albo może wybranie nie na sesji, tylko na jakiejś konferencji takiej popularno-naukowej. Natomiast na pewno nie przy kwestii referendum, które miało, gdzie mieszkańcy mieli odpowiedzieć na tak postawione pytanie. W związku z tym, no cóż tutaj można odpowiedzieć? No można odpowiedzieć panu przewodniczącemu, że panu prezesowi, że tak naprawdę z projektami uchwał no, można się zapoznać dopiero wtedy, kiedy one zostaną opublikowane. Tak, my jako radni, no także jesteśmy często zaskakiwani, tak jak byliśmy zaskoczeni w kwestii tego wniosku, bo o ile projekt prezydencki pojawił się i pytanie było takie samo jak później przy projekcie grupy radnych, no ale tak naprawdę my na przykład na posiedzeniu klubu odwołaliśmy spotkanie z przedstawicielami właściciela Góry Brzechowskich, tego terenu, ze względu na to, tak to tłumaczyłem, że nie ma w programie sesji, w porządku sesji tematu referendum. Tak? Dopiero w momencie, kiedy mieliśmy posiedzenie klubu, okazało się, że tego dnia, w poniedziałek przed sesją, ten projekt został wniesiony przez grupę radnych. Więc to są takie kwestie, które no, często w naszej radzie się zdarzają, ale tak naprawdę no, można się zapoznać z projektem w momencie dopiero, kiedy on zostanie ujawniony, upubliczniony. Wcześniej wiadomo, że jeśli to jest projekt prezydencki, no to urzędnicy przygotowują taki projekt, ale przecież nikt nie poda informacji do publicznej wiadomości, jeśli taki projekt nie uzyska akceptacji prezydenta miasta, no dopiero wtedy można się z czymś takim zapoznać. Natomiast rzeczywiście trzeba pewnie ubolewać nad tym, że dzisiaj zastanawiamy się nad kwestią wniosku Fundacji Wolności w momencie, kiedy jesteśmy już po referendum, tak? Bo to możemy mieć wiarę, możemy mówić, wytykać sobie błędy. Oczywiście trzeba te błędy wytykać po to, żebyśmy na przyszłość, jeśli kiedyś wymyślimy jakieś referendum, żebyśmy nie popełnili tego błędu, tylko żebyśmy przygotowali takie referendum w sposób dobry, czyli taki, który będzie mógł wprowadzić właśnie tą odpowiedzialność, czy wysłuchać mieszkańców miasta, którzy no, nierzadko, bardzo często nawet mają pewnie więcej racji, więcej zdrowego rozsądku niż my czasami na tej sali. Dziękuję bardzo. Dzielić panu przewodniczącemu głos, także pan przewodniczący Kwiatkowski. Ja chciałem się zapytać pana radnego, czy ciężka praca pana radnego Bielaka, pana radnego Bobiela, pani radnej Brzechowskiej, pani Rywki i 1400 osób, które pracowały ciężko w komisjach, to są wyrzucone pieniądze w błoto? Dziękuję bardzo. W trybie też proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziś pytanie, dzisiaj odpowiedź. Oczywiście, drogi radny Zbigniewie, te pieniądze te pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Bo nie umniejszając pracy komisji referendalnej i wszystkich osób, które zupełnie niepotrzebnie od godziny 7 do 21 pracowały w obwodowych komisjach referendalnych, bo oczywiście to jest praca, tak? To jest praca jakaś realna. Natomiast mówiąc o tym, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, mówię o tym, że także na tej sali padały takie głosy, że to referendum nie będzie wiążące. A po co organizuje się referendum? Referendum po to, żeby wysłuchać społeczności, do której to referendum jest skierowane, jaką opinię, jakie stanowisko ta społeczność ma w konkretnej sprawie. Tak? Więc jeśli
słuchać społeczności, no to tak naprawdę to, że społeczność miasta Lubina uprawniona do głosowania wzięła udział w niecałych 13% w referendum, pokazuje, że te głosy, które tutaj były na tej sali, mówiące o tym, że referendum jest niepotrzebne, ponieważ nie będzie w żaden sposób wiążące ani dla radnych, ani dla prezydenta, co się spełniło niestety, to właśnie dlatego mówię, że to są pieniądze wrzucone w błoto, bo to jest blisko 500 000 złotych, no grubo ponad 400 000, tak? A za 500 000 złotych dobry gospodarz potrafi zrobić naprawdę dużo. Natomiast kiedy przypadku było od razu wiadomo, że pomysł z referendum zakończy się tak, jak się zakończył. Tym bardziej, że przecież nie wszyscy mieszkańcy mieszkają w pobliżu Góry Krzepowskiej. Nie dla wszystkich mieszkańców jest to jedyny teren, w którym byłaby możliwa rekreacja, jeśli by powstał tam ten park, bo są mieszkańcy wielu innych dzielnic miasta, którzy w życiu nie byli na Górkach Czechowskich ani w pobliżu i w życiu tam nie będą, bo mają swoje ogród Saski, Park Ludowy, tereny zielone w Zębożycach na 10, na Bromowicach gdzieś jeszcze, tak? Nad Czerniejówką, nad Czechówką czy nad Bystrzycą. No, taka jest niestety brutalna prawda, że referendum zostało, czy pomysł referendum był nieprzemyślany. Chyba, że chodziło o to, żeby właściciel Góry Czechowskich wyłożył znaczną kwotę pieniędzy na kampanię promującą głosowanie na tak w tym referendum. Bo przecież widzieliśmy billboardy w wielu miejscach miasta, setki billboardów, plakatów, dziesiątki ogłoszeń prasowych, telewizyjnych i radiowych, które przecież kosztują, tak? I jeśli o to chodziło, żeby jeszcze zmusić właściciela terenu, żeby wydał pieniądze na to, to, no to wtedy nie jest to zmarnowane. Ale jeśli nie chodziło o to, a nie zakładam, że o to chodziło, no to rzeczywiście 500 000 złotych to jest strata dla miasta wielka, a nie mamy tak naprawdę odpowiedzi, znamy stanowisko mieszkańców, ale przecież nie o to chodzi w tym wszystkim. Tym bardziej, że to i tak nie mieszkańcy w referendum mieliby określić, jak plan zagospodarowania dla tej części miasta ma wyglądać, tylko i tak to spadnie na nas w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Słuchanowska. Ja przepraszam, ale chciałam powiedzieć. Ale ja odpoczę to był pierwszy. Za chwilę, panie radny. Mikrofon chyba mi nie miał. Przewodniczący, chciałabym się tutaj odnieść do pana przewodniczącego Fundacji Wolności, pana prezesa. Czy państwo wzywali do Rady Miasta, do przewodniczącego Rady Miasta do odpowiedzi pismem dodatkowym? Nie, dodatkowym. Od stycznia państwo nie wezwali. Ale pan zna ustawę i wie pan, że na pana pismo musi być niezwłoczna odpowiedź, chyba że są jakieś konkretne problemy i trudna jest sprawa. Wtedy rozpatruje się ją do 30 dni. Urząd informuje mieszkańców czy pana osobiście, że sprawa jest przedłużona do 60 dni. W takiej sytuacji nie rozumiem, dlaczego właśnie sami nie próbowaliście wzywać przewodniczącego do odpowiedzi na państwa pismo ze stycznia. To jest jedna sprawa. Następna sprawa. Nie poradzimy sobie sami z takimi poważnymi tematami architektonicznymi jak Górki Czechowskie. Wiemy dobrze, że w tym momencie mamy w
fałszywy obraz wizji architektonicznej. To, co się w tym momencie dzieje w mieście, co chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, które są oczywiście nie robię tu zarzutu do Wydziału Planowania. Wydział Planowania działa, pracuje bardzo ciężko i prężnie i z trudem, tak mi się wydaje, daje sobie radę z szybkością działań i planem, jaki ma. Plan jest naprawdę bardzo duży, obszerny i to, co przedstawia na sesjach, na komisjach, rozwoju miasta, to podziwia. Podziwia pracowników, panią dyrektor, pana dyrektora za to, że radzą sobie z tym. Ale przede wszystkim chodzi o wizję miasta. Wizję architektoniczną miasta, prawdziwą wizję miasta, która będzie służyła, dokument, który będzie służył mieszkańcom Lublina, który uwzględni ich wygodę i warunki życia. To nie może być tak, jak jest obecnie, że mamy fałszywą wizję, kiedy jaki deweloper zechce, kiedyś sobie tylko zechce, zamarzy, kupi sobie działeczkę i ją chce budować. Od razu jest zmiana planu pod deweloperem. I to mówię jasno, tak jest, tak jest. Jestem radnią trzecią prowincji i wiem, co mówię. Plany zagospodarowania przestrzennego, tworzy się ich dużo, ale one są małymi fragmentami, one są wyłączone z obszaru. Mamy fragment, nigdy nie widzi obszaru do całości, który powinien ten obszar być w większym zakresie projektowany. Tutaj jeszcze wspomnę o studiu, bo ważnym dokumentem, pan mówi, że niepotrzebnie dzisiaj, żeśmy się spotkali i dyskutujemy na ten temat. Proszę państwa, to pytanie było tak sformułowane na tą, tak było sformułowane, że mieszkańcy czytając to pytanie uznali, że to jest niepoważne, żebyśmy szli na to referendum. To powiem, to było zadziwienie z mieszkańców Lublina. To było zadziwienie z mieszkańców Lublina. Mówię głośno, jak trzeba, to będę krzyczeć, żeby nie drwiono z mieszkańców Lublina. Bo mieszkańcy Lublina chcą jasnych pytań, konkretnych i chcą rozwiązań ich problemów. Bo problemów jest bardzo wiele, szczególnie tych ekonomicznych. Dlatego, że nie ma wizji miasta, tak jak mówię, jest fałszywa, nie dla mieszkańców. Jest to wizja miasta dla jednostek nielicznych, którzy robią biznes w mieście. Biznes w mieście kosztem mieszkańców. I uważam, proszę państwa, że to referendum rzeczywiście było niepotrzebne, ponieważ ono służyło tylko deweloperowi. Ono nie służyło nikomu z mieszkańców. Teren prywatny, który nabył deweloper, należy do niego i on inwestuje w ten teren, on dba o ten teren, a miasto się to nie wtrąca. Jakim prawem za to, że za złotówkę, to nie, złotówkę, propozycja deweloperów, że za złotówkę odda 70 hektarów terenów wąwozów już zdegradowano po 20 latach budowy osiedla, to jest jakaś kpina, to jest, ja nie wiem, to jest jakieś podejście dziwne, przekupienie Urzędu Miasta, przekupienie radnych za złotówkę terenem, który trzeba później utrzymać za grube miliony złotych, zagospodarować po deweloperze i utrzymać dla tego blokowiska, dla tego osiedla kilkunastotysięcznego, to dobrze. Ja dziękuję mediom, że ostatnie chwile, ostatnie te tygodnie ukazały się te artykuły, które w pewnym sensie mieszkańców uświadomiły, o co to chodzi. Deweloper sam sobie powinien za to referendum zapłacić. On powinien być obciążony kosztami referendum, nie my mieszkańcy. Z jakiej racji? My mieszkańcy mamy płacić za referendum. To jest pewna jakaś niegospodarność naszym groszem. Jak można było dopuścić właśnie do takiego absurdalnego referendum?
jeszcze raz nie. I tu mówię Państwu dyrektorom. Nie! Ja się nie zgadzam na studium, które tworzycie, które nam przedłożyliście. Studium to ogranicza nasze normalne życie w tym mieście, zdrowe życie w tym mieście, ponieważ proponujecie nam maksymalną ilość zabudowy, tak wielką ilość zabudowy, że mieszkańcy w centrum nie będą mieli czym oddychać. Jeszcze raz mówię, zastanówmy się raz nad wizją tego miasta. Nie oszukujmy mieszkańców tym, że idzie postęp, że rozwija się miasto. W jakim kierunku to miasto się rozwija? My nie mamy żadnych konkretnych projektów, nie mamy wizji architektonicznej, panie dyrektorze. Siądźmy tak z mieszkańcami, zróbmy jakieś konsultacje. Robimy tak ważny projekt studium. Dlaczego nie słuchamy mieszkańców? Dlaczego się mówi o tym, jedna z urzędniczek mówi o tych wnioskach, które wpłynęły, 6 tysięcy wniosków wpłynęły, one podobne są. To jacyś wichrzyciele piszą te wnioski, to się nie będzie tego uwzględniać. To co, do kosza pójdą te wnioski? Czy wy uwzględnicie wnioski, uwagi mieszkańców? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Dla mnie każdy dokument, jako dla radnej, jest na wagę złota. To jest życie ludzkie, to jest sprawa ludzka, którą trzeba się do tego człowieka odezwać. Trzeba się pochylić nad tym dokumentem, zapoznać się. Dla mnie to jest niezrozumiałe, że w Urzędzie Planowania są urzędnicy, którzy mówią, że ich wichrzyciele, którzy składają takie wnioski czy uwagi. Dostaliście sporo tych uwag. My nie chcemy miasta betonowego. My nie chcemy miasta ze smogiem, który nie będziemy w stanie miasta, z którego oczyścić. Nie pomoże tu nic. Nie pomoże tu nic. Bo nie mamy środków finansowych na to, żeby walczyć ze smogiem, żeby zmieniać piece. 350 tysięcy złotych w budżecie. Posłuchajcie, to jest kina, gdzie projekty, gdzie solary, jakieś takie rzeczy, które się, programy unijne, które się wprowadza w innych gminach. U nas tego nie ma. Nie ma. Mieszkańcy nie mają tego w mojej żywości. Był jakiś mały projekt i na tym się skończył. To radna, pan prezydent sobie zrobili zmianę pieców, zmianę solarów. Proszę Państwa, tak, jest wszystko na linii, możecie zobaczyć. Ciekawa jestem, ile to kosztowało i ile dofinansowania dostali, bo tam były dwie możliwości, mniejsza i wyższa, co chodzi o kwotową. Nie może być tak, że my zawęszczamy miasto przez studium, które żeście zaplanowali. Studium nie liczy się z własnością mieszkańców. Mieszkańcy składają uwagi, trzeba się liczyć z prawem własności, z konstytucyjnym prawem własności mieszkańców. Każdy głos, każda uwaga, powiedziałam, to dla Was jest wielka wskazówka. Wy jesteście po to powołani w urzędzie, żeby nam służyć. To jest wielka służba odpowiedzialna, bo te kwestie, które na mapie stawiacie, i decydujecie o tych sprawach architektonicznych, to są na grube lata. To są na nasze dzieci, nasze wnuki będą płaciły za błędy urzędników, którzy w tym momencie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważną pracę wykonują. Bo jeżeli by sobie zdawali sprawę z tego, nie dopuściliby do tego referendum. Nie dopuściliby. Jeżeli by sobie zdali sprawę z tego, że dobro mieszkańców jest najważniejsze, to nie byłoby dzisiaj tego tematu, nie byłoby tej rozmowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałbym tutaj bardzo merytorycznie odnieść się do uwag, które
na początku, wyeksponować i bardzo bym chciał, żeby w imieniu prezydenta ktoś na te pytania bardzo konkretne pana prezesa odpowiedział. Pan prezes jasno zapytał, dlaczego ta petycja jest rozpatrywana w dniu dzisiejszym. My sobie tu jako radni możemy pokazać, to już taka świecka tradycja jest. Natomiast chodzi o to, żeby merytorycznie ktoś ze strony prezydenta odpowiedział na to pytanie, między innymi na to. Bo mnie to też bardzo ciekawi, dlaczego dzisiaj się pochylamy na ten temat. I chciałbym jeszcze przeczytać, bo być może pan prezes nie wie, bo to ostatnio żeśmy też na ten temat dyskutowali. Projekt uchwały, który dzisiaj mielibyśmy podjąć, bo to pewnie pan prezes też nie zna. Więc w paragrafie pierwszym ominę ten wstęp długi, na podstawie jakich. Po rozpatrzeniu petycji Fundacji Wolności Siedzibą w Lublinie wniesionej do Rady Miasta Lublin w dniu 28 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego uznaje się petycją za niezasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miasta Lublin do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia i przesłania kopii uchwały wraz z uzasadnieniem. Natomiast jeśli pozwolicie państwo, bo to też może nie jest wam znane, tak? Dzisiaj muszę powiedzieć, jest tutaj tak wiele osób, nie wiem, czy ze szkoły żeście zmiali, czy coście zrobili, ale zazwyczaj to jest grono osób tylko radnych, kilku dyrektorów. Panie przewodniczący, jeśli nie ma przeciwwskazań do tego, to ja przeczytam odpowiedź, tak, która została udzielona. Uwaga, proszę się skupić. Panu Jarosławowi Pakule, przewodniczącemu Rady Miasta. To jest pismo podpisane przez pana sekretarza, przez pana Andrzeja Wojewódzkiego. Czyli tu jest jeszcze pytanie dla pana przewodniczącego, tak? Pan prezes Jakubowski zadał pytanie, kiedy wystąpił pan z pismem do pana prezydenta. Wiem, że gdzieś tam jest w tych dokumentach, ale jest odpowiedź, tak? Bo prezydent zawsze zawiera zdanie, tak? Wypowiada się w tym temacie i o to treści. Szanowny panie przewodniczący, odpowiadając na prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie petycji Fundacji Wolności z dnia 28 stycznia 2019 roku dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego, proszę przyjąć, co następuje. Mała wstawka. Pytanie było z 28, wpłynęło 29 stycznia, a ten dokument, który mam przed sobą, jest z 29 marca 2020. Zadośćuczynienie żądaniu petycji nie było możliwe głównie z uwagi na fakt, że została ona złożona w dniu 28 stycznia 2019 roku. To jest niespełna na 3 dni przed podjęciem przez Radę Miasta Lublin uchwały nr 55 na 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego o istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina oraz ustaleniu tej samej treści pytania referendalnego. Zorganizowanie konsultacji w tak krótkim czasie byłoby niemalże niemożliwe z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia, jak również mogłoby się spotkać ze strony mieszkańców z zarzutem braku zapewnienia jak największej reprezentatywności w konsultacjach. Oczywiście niezależnie od powyższego należy również wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu referendum z własnej inicjatywy na wniosek mieszkańców tej jednostki. Zarządzenie o przeprowadzeniu referendum przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma postać uchwały tego organu kolegialnego. Podstawowym elementem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum jest określenie pytania lub pytań referendum albo wariantów rozstrzygnięć zaproponowanych mieszkańcom do wyboru. W przypadku referendum przeprowadzonego z inicjatywy organu stanowiącego pytania te formułuje samodzielny inicjator. Tylko w przypadku referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmując uchwałę o przeprowadzeniu takiego referendum jest zobowiązany zawrzeć w uchwale o przeprowadzeniu referendum pytania. Wymaga się warianty rozstrzygnięć przedstawionego wniosku. Ostatni akapit. Podkreślić również trzeba, że to ustawowa procedura referendalna, a nie konsultacyjna, gwarantuje w istocie pełną instytucjonalną realizację normatywnego celu określonego w artykule 170 Konstytucji RP, czyli zapewnienie członkom wspólnoty samorządowej warunków do wyrażenia ich rzeczywistej woli w określonej sprawie. Referendum lokalne powinno być zatem traktowane jako szczegółowa, kwalifikowana forma konsultacji z mieszkańcami, której wyniki będą odzwierciedlać stosunek lokalnej społeczności do kwestii będącej przedmiotem referendum. Z upoważnienia prezydenta miasta Lublin, pan Andrzej Wielowski, sekretarz miasta Lublin. Ja, szanowni państwo, ostatnio tak bardzo merytorycznie do sprawy podchodzę, więc dobry wstęp pan przewodniczący Piotr Ryszczak już tutaj dał, tak samo jak i pani Małgorzata Sucharowska, a pan prezes Jakubowski, pan Krzysztof Jakubowski, dał
bardzo merytoryczne pytania i pozwólcie, że ja na ten poprzestanę, po prostu czekam na merytoryczne odpowiedzi na te wszystkie uwagi, które pan prezes zwrócił. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam z teraz na radę, czy są głosy w dyskusji. Na ten moment nie widzę. Ja może tylko w dwóch słowach, żeby nie zabierać więcej czasu państwu, gościom, państwu radnym oraz przedstawicielom Urzędu Miasta Lublin. Chciałbym wysłać pana do Urzędu Miasta Lublin. Ja nie mogę być zdecydowany, także z czasu może panu zabrać. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Tak naprawdę mam nadzieję, że tak też będzie, że pan rada zostanie. Zapytał się pan, dlaczego jest to na tej komisji. Wypowiem się teraz jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Petycja ta wpłynęła do mnie dnia 1 kwietnia 2019 roku. Tłumaczę dlaczego. Statut Miasta Lublin w artykule, w paragrafie 84, w ustępie 3 wymaga od nas, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargę, petycję bądź wniosek w oparciu o dokumentację dostarczoną przez prezydenta miasta Lublin. Ta pełna dokumentacja, która jest stanowisko prezydenta miasta Lublin w tej sprawie, datowane na dzień 29 marca, który zdecydował przed chwilą pan Piotr Popiel, wpłynął do mnie jako przewodniczący komisji 1 kwietnia 2019 roku. Dopiero od tego terminu ja mogę włączyć ją pod rozważenie komisji. Pan prezydent w oparciu o ustawę o petycjach ma 3 miesiące na dostosowanie się do tego. Zrobił to w tym terminie, więc dopiero podczas tego. Nie, tak naprawdę jest jedno. 3 miesiące jest na rozpatrzenie petycji. 30 dni, a nie 3 miesiące. Przeciw niezwłocznie, bez zbędnych niezwłocznie jest pierwsza rzecz. Niezwłocznie. Później jest 30 dni. Ale to jest szereg dokumentów. Właśnie. To musiałby być tom dokumentów, żeby dwa miesiące zajęło panu prezydentowi rozpatrzenie. Stąd tylko jest moje wyjaśnienie, kolejnowana rzeczącego, skąd się stało to w dniu dzisiejszym. Czy są jeszcze głosy na sali? Nie widzę. Czy będzie to jeszcze to pierwsze pytanie? No nie wiem, może ktoś tak bardzo to jest. Przedstawię panu dyskusję prawa miasta Lublin, przewodniczący komisji. Czy ktoś z przedstawicieli pan prezydenta? Tak, bardzo. Tak, bardzo proszę. Pan Romaniak, jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że opinia prezydenta, czy stanowisko prezydenta wcale nie jest wymagane do zgłoszenia petycji przed panem do prawa na petycji. To po pierwsze. Po drugie, prośba o zajęcie stanowiska w sprawie tej petycji wymaga od pana prezydenta już po podjęciu przedstawienia tej uchwały. Więc wypowiadanie się pana prezydenta w tej sytuacji co do treści pytania referendalnego i przeprowadzenie konsultacji w sytuacji, kiedy ta prośba wpłynęła do niego już po podjęciu uchwały, to nie przesądza do tego niczym. Ponadto należy pamiętać, że w Lublinie obowiązuje uchwała Rady Miasta. Jeśli chodzi o przeprowadzanie konsultacji radnych, państwo radnych, szanowni państwo radnych, podjęli uchwałę, jeśli chodzi o zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, bo właśnie ustawa o samorządzie gminy. To wyraźnie jest wskazane, w jaki sposób należy się i do kogo, jakie organy są, czy podmioty uprawnione do tego, aby składać wnioski o przeprowadzenie konsultacji, w jakich terminach, do kogo, w jakich formach i kiedy te konsultacje są przeprowadzone. Więc tutaj w tej sytuacji zajmowanie przez pana prezydenta stanowiska było niecelowe, niezasadne, ponieważ ta uchwała została już podjęta, a ponadto to stanowisko pana prezydenta wcale nie jest wymagane do tego, żeby szanowna Wysoka Rada rozpatrzyła petycję. Zgodnie z ustawą o petycjach. Poza tym ustawa o petycjach wcale nie mówi, w jakim terminie ma być ma pan prezydent czy inne podmioty zająć stanowisko czy wyrazić opinię, tylko mówi o tym, w jakim terminie organ, do którego skierowano petycję, w tym wypadku Rada Miasta Lublin, ma rozpatrzyć petycję. Dziękuję, ale wciąż statut miasta Lublin obowiązuje radnych Rady Miasta Lublin, więc jeżeli jest napisane, że my rozpatrujemy skargę, wniosek o petycję w oparciu o dokumentację przedstawioną przez prezydenta, to tego się stosujemy. Tylko tyle komentarza pan radny Piotr Popiel. Szanowni Państwo,
zostawcie Państwo, ale to jest nieprawda, bo to wiecie, to jest tak, że tutaj przyszli mieszkańcy naszego miasta, oni nas przecież słuchają i to jest w tym momencie klasyczne odbijanie piłeczki. Czy komisja, czy prezydent, tak? I tak się będziemy dogadywać, po co? Po to, żeby to rozpatrywać petycję dokładnie już po samym referendum, że przecież to niepoważne jest, no, no wybaczcie Państwo. To z wypowiedzi pani mecenas, którą bardzo szanuję, zresztą i bardzo lubię, no, można wyciągnąć wniosek, że wcale ta opinia prezydenta nie była potrzebna. No to jeśli nie była potrzebna, no to panie przewodniczący, no to dlaczego żeśmy tego miesiąc temu nie rozpatrywali, albo jeszcze wcześniej? No bo ja tego nie rozumiem. Ja jestem z tych szybianskich, to wiem, ale, no, ale jak wyłapuję pewne rzeczy, no to niech mi to ktoś wytłumaczy. No bo jeśli to ma być na zasadzie pomocniczego jednego dokumentu, póki co, jak widziałem, jeden dokument ze strony pana prezydenta, nic więcej, nie tonu dokumentów. I druga uwaga. No naprawdę, bardzo szanuję panią wypowiedź, ale przedstawię państwu i obnażę, jak to jest z tymi konsultacjami społecznymi. W samochodzie włożę odpowiedź na ostatnią moją interpelację. Zwróciłem się z prośbą o to, żeby po pół roku, to już wiecie, a sprawa to już się ciągnie ze 3 lata, jak mniej więcej, żeby w końcu zaczął drugi Mostów przedstawił dokumentację budowy ulicy Wapowskiego. Po prostu mieszkańcy są ciekawi, jak ulica ma wyglądać. No, to jest napisane, że to będzie udostępnione Radzie Miasta i tak dalej. To przepraszam. I oczywiście w trybie konsultacji, tak? No to teraz ja nie chcę tu wypominać, bo ja uchwałę na temat konsultacji społecznych, ja pamiętam jak to było, ale tam, gdzie urząd faktycznie chce, żeby doszło do jakiegoś spotkania, żeby w formule takiej czy innej coś przedyskutować, to się proszę nie obawiać, urząd jak będzie chciał, to zawsze to. A jak nie chce, no to nie ma opcji. No będzie wyciągać wszelkie działa, żeby tego nie uczynić i ja to tak odbieram. Wypowiedzi dotyczącej stanowiska pana prezydenta. Pan prezydent powinien odnieść się i to od razu w terminie 30 dni i odpowiedzieć Fundacji Wolności, chociażby w ten sposób, że została uchwała podjęta, uzasadnić swoją odpowiedź w sensie takim, tak, proszę panią, że uchwała Rada Miasta podjęła i w tym momencie niezasadne jego zdaniem przedstawić swoje stanowisko. Ale pan prezydent nie uczynił tego. Czyli sprawa została przedłużona do tego stopnia, że chcąc nie chcąc trzeba było ją przekazać do nas jako w tej chwili petycję nierozpatrzoną, w sumie po czasie. Po referendum. Nie uważam, że absolutnie tutaj zaszła jakaś pewna niezgodność i pani też interpretuje to tak, że ja się nie zgodzę z tym, że urzędowy, język wasz urzędowy czasami jest tak zbywający mieszkańców, tak oddalający od sedna sprawy, tak przeciągający błahy temat, czasami błahy dla was temat, a ważny dla ludzi, że nie umiem pojąć tego, jak można w taki sposób traktować mieszkańców, jak nikogo, jak powietrze czasami traktujecie mieszkańców. Po to się jest na urzędzie, siedzi się na stolku, za przeproszeniem, płatnym, z naszych publicznych pieniędzy, żeby się odnosić do ludzi z szacunkiem i odpowiadać im na pisma. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, czy mogę jeszcze postawić pani dyrektor, panie przewodniczący? Bardzo proszę, pan przewodniczący, panie proszę. Chciałbym właśnie dopowiedzieć tylko taką jedną sytuację, bo gdybyśmy szli tym tropem rozumowania, o którym pani mecenas mówiła, no to tak naprawdę wszystkie nasze spotkania tej komisji powinny się odbywać
w terminie powiedzmy nie zgłoszy, czyli na przykład tydzień, dwa tygodnie od wpłynięcia petycji i nie powinniśmy czekać, aż prezydent zajmie stanowisko w jakikolwiek sprawie. A przecież są takie sprawy, o których tak naprawdę nie mamy pojęcia tutaj, tak? Bo jeśli chodzi o kwestię tą, którą zaproponowała Fundacja Niepodległości, no to mowa jest... Fundacja Niepodległości to trochę moje dziecka, Fundacja Wolności rzeczywiście wniosła. Więc tutaj nie musieliśmy czekać na stanowisko prezydenta. Natomiast rozpatrujemy tutaj takie sprawy, skargi, o których nie mamy pojęcia często. I dopiero wyjaśnienia i to często wielostronicowe, przygotowane przez urzędników ratusza powodują, że mamy wtedy jakiś obraz sprawy i możemy się do niej ustosunkować. Stąd, jeśli tak miałoby być, jak pani mówi, że nie musimy oczekiwać na stanowisko prezydenta, to wtedy moglibyśmy przygotowywać nasze posiedzenia, niezależnie od tego, czy prezydent cokolwiek chce nam powiedzieć w sprawie, czy nie, tylko tak, przepraszam, naczuja albo jakoś inaczej będziemy rozpatrywać kwestię. Tak? Ale przecież nie o to chodzi w tym naszym działaniu, w tej komisji, która jest nowością dla tych gmin. Tylko chodzi o to, żeby dokładnie sprawę zbadać. A że ta kwestia jest zupełnie jakby poza skargami i innymi takimi kwestiami, tutaj nie było takiej wielkiej potrzeby, żeby prezydent jakiekolwiek stanowisko zajął, no to jest inna kwestia, ale wydaje mi się, że KPA obowiązuje wszystkim. Dwa tygodnie w sprawie, którą to jest 30 dni. Jeśli jest trudna bardzo sprawa, to się pisze do petenta czy do klienta pismo, że nie może mieć w ciągu terminu 30 dni rozpatrzona, wtedy 60 dni, tak? No tylko by on tak raczej chyba coś takiego mówi. No a tutaj jest zupełnie zupełnie za trudno. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Bardzo cieszę się, że też z tym zgadzam. Tylko jedna uwaga do wypowiedzi pana radnego Popiela. Tutaj zgoda, to jest wyjątkowa sytuacja, w której tej dokumentacji jest niewiele, ale proszę zwrócić chociażby uwagę na drugą sprawę, którą dzisiaj będziemy rozpatrywać. Tam jest 100 z tej dokumentacji. Więc tylko tak się odnoszę. Bardzo dziękuję panie dyrektor. Że to
dziwnie rozpatrywany jakoś tak długo. W wersji finalnej na petycję prezydent odpowiedział negatywnie. Później ten bardzo sprytnie ten wniosek przechwycił, tak, i dzieci już jeżdżą, prawda, ze szkoły podstawowej i z przedszkoli za darmo. Jeszcze tak zastanawiam, panie prezesie, bo to jest sytuacja, że państwo składacie petycję, tak, już drugą czy trzecią, już nie pamiętam. Tu jest ustawa o petycjach i pan podaje konkretne podstawy prawne. Ja widzę pewną rozbieżność też pomiędzy ustawą o petycjach a działaniem komisji skargi wniosków. Przynajmniej to nie jest jakoś takie doprecyzowane. Może się mylę, ale jeśli mogę, panie prezesie, może na przyszłość, bo wiem, że tych pomysłów będziecie mieli dużo, to może, nie wiem, kierujcie to w postaci, nie wiem, wniosku, jakiegoś innego, po prostu ta formuła wybranej petycji, to jest chyba skazana na porażkę. To mówię wprost, to będzie jakieś takie przerzucanie się argumentami, podstawami prawnymi, to będzie zagadnienie dla całego zespołu radców prawnych, aniżeli rozpatrzenie merytoryczne konkretnej sprawy. Przynajmniej takie jest moje zdanie, bo pamiętam, jak to było z kolegą Ryszardem Prusem i też się domagał odpowiedzi na swoją petycję, bo też chyba czekał za 3 miesiące i też nic nie było. I dopiero po jego interwencjach gdzieś to było umieszczone na etapie. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie jestem usatysfakcjonowany z tej dzisiejszej dyskusji w jakikolwiek sposób. To mnie nie rozwiązuje tematu ani pod względem formalnym, ani pod względem merytorycznym, co było wniesione w petycję. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy pan, składając tą petycję, złożył ją do Rady Miasta? Tak, chyba petycję złożyłem do Rady Miasta. Przewodniczący skierował ją do prezydenta? Czy dostał pan takie pismo, które informuje pan o tym, że pan przewodniczący przekazuje... Nie dostał. Przekazuje do pana prezydenta sprawę zasięgnięcia opinii na ten temat? Nie. Pozwolę sobie przerwać, pani przewodniczący rady. Takie pismo jest i dostał pan to do wiadomości. Mamy to tutaj w dokumentacji. Z jaką datą? 11 lutego 2011 roku. No to jest, w takim razie pan był informowany, panie prezesie, pan był informowany o biegu sprawy. To nie jest tak, że złożył pan w styczniu, a dopiero w kwietniu teraz jest efekt tej petycji, tak? Pan był informowany i powinien pan dopilnować, żeby pan prezydent odpowiedział panu w ciągu 30 dni. Ponieważ w ten sposób ja zawsze robię, że dzwonię po prostu do Rady Miasta albo dzwonię do biura prezydenta i przypominam się i mam taką możliwość. Pani z rady, może i tak, ale mi się wydaje, że biuro rady i biuro prezydenta odbiera telefony. Jeszcze nie było tak, żeby od mieszkańców nie odbierali telefonu. Także uważam, że był pan informowany i w takiej sytuacji jedynym okresem od 11 lutego, jak podejrzewam, 11 do dzisiejszego dnia to był ten drugi okres, tak? Czyli zamiast przyjąć, jak przyjęliśmy 1 kwietnia dokumenty od pana prezydenta, powinniśmy to rozpatrzyć przynajmniej w ciągu paru dni. Ale nie zawsze są takie możliwości, żeby zebrać komisję i nie zawsze są takie możliwości, żeby radni się zapoznali ze wszystkimi dokumentami, tak? Więc to musi być przewodniczący komisji, musi mieć czas na to. Owszem, można by było wyznaczyć komisję przed referendum, ale to wszystko już i tak było za późno, tak? I uważam, że rzeczywiście są zaniedbania ze strony osób, które odpowiadają za długi bieg sprawy, za wyznaczenie właśnie, że za przesłanie 1 kwietnia do komisji skargi wniosków dokumentu i rozpatrzenia go od stycznia, bo to było bardzo dużo czasu. Bardzo dziękuję, pani radny, i jeszcze raz proszę pana radnego. Szanowni Państwo.
Państwa, nie chciałem zabierać głosu, jako że do Rady Miasta trafiłem właśnie 31 stycznia, więc jeszcze nie miałem okazji zapoznania się nawet nad pracami, nad pytaniem referendarnym. Niemniej jednak chcę tutaj powiedzieć, bo doskonale pamiętam, do 31 stycznia w ogóle zostałem powołany na naszych komisjach, do której tutaj wszedłem i pozostali radni, więc wcześniej nawet ta petycja do radnych, do tej komisji nie mogła trafić. Także myślę, że to jest podstawa. Myślę, że tutaj pani z kancelarii pana prezydenta wyjaśniła też dokładnie terminy podała i procedury, które obowiązują. I myślę, że tego powinniśmy się trzymać, a nie tutaj polemizować nad tym, bo tak naprawdę to uprawiamy jakieś dla mnie tutaj w tym momencie bezsensowne... Bez ocen. Dobrze, to bez ocen. Ja nie oceniam nikogo, mówię tylko o wypowiedziach. Ja pani nie przerywałem, pani radna, także bardzo bym prosił również o to. Proszę się wypowiedzieć w swoim imieniu. Ale jeszcze raz proszę, żeby pani nie przerywała, bo ja nie przerywałem ani razu. Także myślę, że to wszystko było wyczerpane i tutaj z całym szacunkiem do pana prezesa myślę, że też rozumie, że no, niefortunny termin był złożenia tej petycji i stąd też mi się pan odpowiedział, bo raczej jak ja obserwuję pracę i Urzędu Miasta na poszczególnych wydziałów i przede wszystkim pana prezydenta, to stara się być z mieszkańcami, że tak powiem, na bieżąco i na wszystko odpowiadać. Także prosiłbym, żebyśmy już dzisiaj nie dyskutowali nad tym, tylko uznali to za fakty, które robiliśmy tutaj są dla wszystkich czytelne i po prostu no, taka jest prawda, że petycja w tym momencie była złożona za późno i niezasadna i dzisiaj tak naprawdę możemy tylko o tym rozmawiać. Zresztą tego dotyczy pytanie, także potrzebnie tutaj podnosimy sobie tutaj na wzajem ciśnienie, że tak powiem, no, nie do końca rozmawiamy merytorycznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę jeszcze głos pana radnego Grzegorza. Ja jeszcze proszę o głosowanie nad tą uchwałą, nad projektem uchwały, który został przygotowany przez pana przewodniczącego. I ja chciałbym zaproponować dwie poprawki. Jedną poprawkę do samej uchwały, do paragrafu pierwszego, w którym na końcu tego paragrafu jest informacja, że uznaje się petycję za niezasadną, żeby wyraz czy słowo niezasadną zastąpić określeniem bezprzedmiotowym, ponieważ my tak naprawdę ani w tej dyskusji dzisiaj, ani wcześniej nie rozpatrywaliśmy, czy te pytania, czy cała petycja jest zasadna, czy niezasadna. Natomiast dzisiaj ona jest bezprzedmiotowa, bo referendum się skończył. I w związku z tym, jeśli byśmy przyjęli tę poprawkę w paragrafie pierwszym, to w takim razie proponuję w uzasadnieniu wykreślić ostatnie zdanie. W świetle powyższego petycję uznaje się za niezasadną, a wtedy będzie to uzasadnienie zawieszone, że co sprawia, że petycja jest już w obecnej postaci bezprzedmiotowa. I wtedy będzie wszystko jakby kompatybilne, tak, logiczne, ale nie będzie ocenne, tak? Bo tutaj, że niezasadna, to znaczy, że my oceniamy, że no, niepotrzebna w jakiś sposób Fundacja Wolności niepotrzebnie tą sprawą się zajmowała. Jeśli ta sprawa będzie, że to jest zasadna, to wtedy będzie to zgodne z stanem faktycznym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tylko powiem, że właśnie ze względu na to, że ten wniosek spotyka się też z ustaniem z mojej strony, będziemy miały teraz konsultację z radcą prawnym, z resztą wiem, czy się tak możemy zrobić. Panie Radny, dobrze, to są Państwa. Panie Przewodniczący, mam pismo w tej chwili pana przewodniczącego Jarosława Pokuły do prezydenta miasta Krzysztofa Żuka z 11 lutego. Z 11 lutego i w piśmie określa się, że skarga, że petycja wpłynęła 28 stycznia i prosi się o konsultację w sprawie o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego z prośbą o zajęcie przez prezydenta miasta Lublin stanowiska w jej przedmiocie oraz przedstawienia go w Radzie Miasta Lublin. Konkretnie jest napisane, od 11 lutego rozpatrujemy to teraz. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa Rady jeszcze jakieś pytania ze strony wnioskodawców? Bo jeśli nie, chciałbym
Przepraszam, panie przewodniczący, czy ja mógłbym prosić o udzielenie głosu Wysoką Radę? Tak, jest pan przedstawicielem wnioskodawców, czy... Nie. Panie przewodniczący, dokończymy. Proszę, proszę. Dobry urzędnik PL, natomiast jest taki tylko apel, że państwa przysłuchują się dyskusji, jako że Fundacja Godności niejako kontroluje urząd, zwraca uwagi na różne rzeczy, zadaje pytania, na które państwo odpowiadacie, wspomaga państwa, widząc, dostrzegając różnego rodzaju problemy. Ja natomiast zostałem poproszony przez Fundację Wolności, żebym ja ich kontrolował. Zasiadałem w Radzie Fundacji Wolności i zawsze prosił o uszanowanie i zrozumienie tych słów, tego apelu, z którym się zwrócę do państwa. Gdybyście państwo, zwracam się szanowni państwo do państwa radnych, do państwa również urzędników, bo nieraz dyskutowaliśmy na różne tematy, gdybyście państwo przyjęli dobrą wolę, skoro Fundacja Wolności, zadając pytania, zwraca się do państwa, nie byłoby tego problemu. To nie chodzi o to, żeby wkładać kij w szprychy, tylko żeby się zastanowić. Być może gdybyście państwo przemyśleli, a jak dzisiaj państwo też, no, chyba nie jesteście zadowoleni z wyniku tego referendum, być może ten wynik by był inny. Ja jestem zły, jako mieszkaniec. Bo ja akurat byłem za tym, żeby, chciałem poprzeć i żeby coś się zdarzyło w jedną czy drugą stronę na Górkach Czechowskich, tak? Kombinując, nie wiem, złe co określenie wycofuję, a stosując różnego rodzaju wybiegi prawne, patrzę tutaj na przedstawiciela pana sekretarza pana Wojewódzkiego, jesteście państwo w stanie udowodnić, że Fundacja Wolności, że prezydent, że państwo odbijacie tylko piłeczkę, że jesteście w terenie. Chodzimy, oprócz terenu chodzi też i o logikę. Bo teraz patrzę na dyrektorów, patrzę na pracowników, urzędników, przyglądając się w 2013 roku państwa pracy, również i urzędników, mówię, że czasami państwo robicie bezsensowne rzeczy, bo wyrzucone pieniądze można by było przekazać dyrektorowi do rozdysponowania chociażby, żeby swoich pracowników, którzy ciężko pochylają się nad pracą, a tu się zgodził nawet pan Milena Suchanowska, dzisiaj o tym mówiła, mimo że przed chwilą zarzucam, nie słyszę pani Milena co do końca. Gdyby dyrektorzy mogli jednak promować dobrą, ciężką pracę nad rozwiązaniami dobrymi, a dyskusję w tym temacie moglibyśmy prowadzić w sposób normalny. Szkoda, że tak się zdarzyło, bo jestem bardzo zły na państwa, że doprowadziliście państwo jako niestety no, radny do tej sytuacji, chcąc na wyścigi doprowadzić do tych konsultacji. Szkoda. Dzisiaj macie państwo problem do rozwiązania. Wyciągnijcie państwo wnioski z tego, że rzeczywiście to jest nowa komisja, patrzę na pana przewodniczącego. I liczę, jako mieszkaniec, dzisiaj się wypowiadam, bo już nie zasiadam w Radzie Fundacji Wolności, że to będzie dla państwa nauczka, że państwo wciągniecie wnioski. Patrzę na stronę z pana prezydenta, szkoda, że pana sekretarza nie ma dzisiaj, bo zawsze ta dyskusja inaczej się odbywa. Żeby na przyszłość to wrażenie nie było tak słabe jak dzisiaj, bo wszyscy prywatnie, jak się spotkamy, to wszyscy chyba jednak zgodzimy się z tym, że tak nie powinno być, że wynik mógłby być lepszy, rozwiązania inne, to referendum mogłoby coś dać. Przede wszystkim pokazać, że można słuchać mieszkańców. Również Fundacja Wolności mogłaby wnieść coś dobrego, w co nie wszyscy wierzą, ale warto się nad tym zastanowić i wtedy pierwsze posłuchać, przedyskutować, a później od razu skreślać inicjatywy, z którymi Fundacja wychodzi. Troszeczkę dobrej woli ze swojej strony zawsze do tej pory w dyskusjach z panem prezesem mówię, żeby również dyskutować z państwem, przekazywać, co fundacja ma na myśli, po co to robi, tak żebyście państwo też wiedzieli, że nie chodzi o politykę, tylko o dobro mieszkańców Lublina. I gdybyście państwo przyjęli tę deklarację, myślę, że wielokrotnie by było państwu łatwiej zrozumieć intencje, z jakimi Fundacja Wolności wychodzi. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie, nie przedłużając, bo widzę, że już oczywiście państwo macie już dalej procedować sprawę. Bartłomiej Czerwiński, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Jesteśmy praktycznie po konsultacji z prawnikiem z Biura Rady Miasta Lublin. Niestety ze względu na
statutu miasta, który opiera się o zorganizowane przepisy ustawowe, wymaga od nas jako komisji zdecydowanie, czy skarga jest zasadna, czy niezasadna. Po prostu używam tego terminu, bo to w ramach stwierdzenia, że dana petycja czy skarga wniosek jest niezasadny, zawiera się tam też pojęcie jego bezprzedmiotowości. Właśnie. Więc rozumiem, że pan radny Dergierczyk nie składa wniosku, lecz poprawki do... Proszę państwa, no ja nie jestem prawnikiem. W związku z tym, jeśli ja wierzę, że tak właśnie jest, jak mówi prawnik, że musimy określić, czy jest zasadne, czy bezzasadne, no to jeśli tak jest, no to wycofuję swój wniosek, bo nie będę się przyznać. Bardzo dziękuję. Pan radny Zbigniew-Jankowski. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego, żeby w czasie głosowania pan się odpowiedział albo za, albo przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Wniosek rozpatrzę do własnej sumienia. Czy są jeszcze inne głosy na sali? Nie widzę. Szanowni państwo, pozwolę sobie zgłosić wniosek o uznanie petycji Fundacji Wolności dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na sprawie treści pytania referendalnego za niezasadne ze względu na swoją bezprzedmiotowość. Głosowanie za tym wnioskiem będzie jednoznaczne z przyjęciem projektu uchwały, ale i czy też jako przedstawiony Państwa Radę Wachowcy. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? I kto z państwa się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Komisja Petycji Skarg Wniosków uznała skargę za petycję, przepraszam, za niezasadną. Kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie skargi na prezydenta miasta Lublin.